Chcę w ten radosny dzień święta wszystkich Polaków w setnej rocznicy odzyskania niepodległości przekazać serdeczne życzenia polskim rolnikom, polskiej wsi i zapewnić Państwa, że w tej historii odzyskania niepodległości, później walki o jej utrwalenie, utrzymanie, walki o polskie granice, to polska wieś dała ogromny wkład, ogromną daninę. Właściwie nie ma polskiej rodziny, również nasze rodziny, nasi przodkowie brali udział w tych wszystkich wielkich wydarzeniach i może chociaż często nie jest to do końca uświadamiane w innych grupach społecznych, również tych, którzy ze wsi wyszli i gdzieś w tej chwili żyją w innych miejscach, ale polska wieś odegrała wyjątkową rolę w odzyskaniu niepodległości. Przecież to chłopscy synowie walczyli w oddziałach marszałka Piłsudskiego, to oni również bronili później, wezwani przez przywódcę chłopów polskich Wincentego Witosa, walczyli w obronie zagrożonej niepodległości w 20 roku w czasie bolszewickiego najazdu na Polskę. Tu zasługi są absolutnie niekwestionowane. To również polska wieś zapewniła rozwój gospodarczy okresu dwudziestolecia międzywojennego, przecież to jej zasoby pozwoliły zrealizować wielkie budowle przemysłowe, gospodarcze, Gdynię, COP, magistralę węglową i wiele, wiele innych elementów tego dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki. To chłopscy synowie wspierali walkę i w wojnie obronnej 1939 roku. W czasie II wojny światowej walczyli w oddziałach partyzanckich. Oni również zasilili szeregi żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, a polska wieś chroniła, ratowała, wspierała, żywiła, leczyła tych żołnierzy. To polscy chłopi ponieśli ogromne ciężary po wojnie wprowadzania w Polsce komunizmu. Przetrącono, jeżeli tak można powiedzieć, ruch ludowy. Zniszczono ten ruch, który trwał już od kilkudziesięciu wtedy lat, ruch związany z Witosem, z Mikołajczykiem. Wielu polskich chłopów, działaczy tego ruchu zostało zamordowanych, wielu gniło w ubeckich katowniach. Potem przymusowa kolektywizacja, której polska wieś się oparła, na którą nie pozwoliła, i to był ewenement, to było coś fantastycznego w bloku wschodnim, że właśnie w Polsce chłopi utrzymali prywatną własność ziemi. Ale ta kolektywizacja, obowiązkowe dostawy, ograbianie wsi z zasobów, bo trzeba było również rozwijać miasto, to jest również wielki wkład w rozwój Polski w okresie powojennym. Również okres transformacji 90 po 90 roku to jest okres, kiedy wielkie bezrobocie ludzi zwalnianych, zamykanych zakładów przemysłowych znalazło swoje wsparcie, swoją pomoc właśnie na obszarach wiejskich, bo przecież rodziny na wsi nie zostawiły bez pomocy tych, którzy zostali pozbawieni pracy. Możemy być dumni z roli, jaką my, rolnicy, odegraliśmy w tym stuleciu wolnej, niepodległej Polski. Czego życzyć w tym momencie? Przede wszystkim tej dumy, ale również przekonania, że polskie rolnictwo jest ważnym elementem życia społecznego, jest ważnym elementem polskiej gospodarki, że mieszkańcy wsi, rolnicy w szczególności, są pełnoprawnymi obywatelami wolnej, niepodległej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Również proszę mieć przekonanie, że wielkie problemy, które stoją również przed wsią europejską, przed wsią polską, świat się zmienia wokół nas, my zmieniamy się wraz z nim, będą rozwiązywane. Chodzi również o to, żeby one były rozwiązywane we współpracy, współudziale z mieszkańcami wsi, żebyśmy podejmując decyzje o przyszłości polskiej wsi, o przyszłości polskiego rolnictwa, mieli te decyzje uzgodnione z mieszkańcami i mieli przekonanie, że one najlepiej, najbardziej optymalnie służą rozwojowi i przyszłości następnych pokoleń. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.